witam Państwa bardzo serdecznie na 49. sesji Rady Gminy Jabłonna 7. kadencji. Jak wszyscy zapewne Państwo wiecie, kilka dni temu dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Zmarł honorowy mieszkaniec gminy Jabłonna, pan kapitan stanie spoczynku Józef Lemański. Wszyscy, którzy mieli okazję znać pana Józefa, darzyli go ogromnym szacunkiem za jego zaangażowanie, za jego pracę wnoszoną na rzecz naszej małej ojczyzny, a w latach młodości to, co zrobił dla nas wszystkich, że możemy dzisiaj tu być, za jego postawę w czasie II wojny światowej i latach powojennych. Jest to pokolenie, jak napisał pan Kazimierz Brandys, pokolenie Kolumbów, rocznik 20. My temu pokoleniowi jesteśmy winni dozgonną wdzięczność i naszym obowiązkiem jest kultywowanie tej pamięci i tradycji o tych, którzy tą wolność dla nas wywalczyli. Bardzo bym Państwa prosił o powstanie i uczczenie minutą ciszy świętej pamięci pana kapitana w stanie spoczynku Józefa Lemańskiego. Bardzo. Bardzo proszę panią wiceprzewodniczącą o krótką prezentację sylwetki pana Józefa. W trakcie dzisiejszej sesji Rady Gminy Jabłonna wspominamy zmarłego w zeszłym tygodniu honorowego obywatela gminy Jabłonna, świętej pamięci Józefa Lemańskiego. Pamiętacie państwo z pewnością, jak w kwietniu tego roku w trakcie 37. sesji Rady Gminy Jabłonna przyjęliśmy uchwałę w sprawie nadania panu Józefowi tytułu honorowego obywatela gminy Jabłonna. Dzisiaj jeszcze raz wspominamy jego osobę, kapitana w stanie spoczynku i syna byłego legionisty zesłańca z Syberii z 1918 roku. Pan Józef jako młody chłopiec, uczeń szkoły podstawowej, wiosną 1939 roku wstąpił do drużyny Związku Harcerstwa Polskiego. W roku 1942 wstąpił do organizacji harcerskiej Szare Szeregi przy dowództwie 3. Kompanii AK Chotomów. Po zaprzysiężeniu brał udział w akcjach sabotażowych, przeważnie na szlaku kolejowym. Stacja kolejowa Chotomów była ostatnią stacją Generalnej Guberni. W godzinę W 1 sierpnia 1944 roku na rozkaz dowództwa AK został przydzielony do pomocy sanitarnej przy Szpitalu Polowy 3. Kompanii AK Chotomów kierowanym przez podporucznika dr. Jerzego Kuczamera, pseudonim Stefan. Po Powstaniu Warszawskim ukrywał się z rodziną na terenie Kampinosu. W styczniu 1945 roku powrócił do zniszczonego w 70% Chotomowa. Po wojnie w 1946 roku byli działacze konspiracji z terenu Chotomowa i okolic założyli pierwsze koło kombatanckie, którego prezesem został aktywny działacz Stefan Nagat, pseudonim Borowik. Józef Lemański wstąpił do ruchu kombatanckiego i działał w nim od 15 maja 1946 roku do końca swoich dni. W kwietniu 1990 roku powstał Związek Kombatantów Rzeczpospolitej i byłych więźniów politycznych. Józef Lemański nieprzerwalnie od 1993 roku kierował jako prezes kołem Związku Kombatantów na terenie Chotomowa. Oprócz długoletniej aktywnej działalności związkowej, Józef Lemański był zaangażowanym społecznikiem. Od 1947 roku działał jako członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie. Był organizatorem odbudowy strażnicy, a przez kilka lat sekretarzem zarządu OSP.
Za zasługi dla pożarnictwa został odznaczony złotym znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej. W latach 1968-1988 pełnił przez 4 kadencje funkcję radnego gminy Jabłonna. Od wielu lat prowadził kroniki związane z ruchem kombatanckim oraz codziennym życiem społeczności lokalnej. Do końca życia opiekował się miejscami pamięci narodowej oraz grobami poległych żołnierzy na miejscowym cmentarzu. Był jednym z inicjatorów wykonania tablic pamiątkowych poświęconych dyrektor szkoły porucznik Stefanowi Krasińskiemu oraz nauczycielom tajnego nauczania i trzeciej kompanii AK Chotomów. Dzięki jego staraniom w ostatnim okresie nadano nazwy ulic Obrońców Modlina oraz Rondo Szarych Szeregów. Józef Lemański był również organizatorem wielu uroczystości patriotyczno-religijnych w środowisku cywilnym i wojskowym. W 2013 roku otrzymał od ministra obrony narodowej odznakę honorową i medal pamiątkowy kustosza tradycji, chwały i sławy oręża polskiego. Odznaczony został również krzyżem oficerskim i kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, krzyżem powstańczym, medalem Pro Patria, odznaką za wybitne zasługi dla Związku Kombatantów. Cześć jego pamięci. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze Państwa poinformować, iż pogrzeb Pana Józefa odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 12 w kościele parafialnym w Chotomowie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, proszę Państwa, do przedstawienia porządku obrad dzisiejszego posiedzenia. Punkt pierwszy. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji. Punkt drugi. Przedstawienie porządku obrad. Trójka. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Informacja nadleśnictwa Jabłonna dotycząca wycinki drzew i stanu technicznego dróg leśnych. 5. Przedstawienie wniosków w komisji merytorycznych w zakresie funkcjonowania komunikacji lokalnej linii L34 i 41 przedstawicielowi Zarządu Transportu Miejskiego. 6. Panie wicewójcie, proszę się skupić na porządku obrad. Sprawozdanie wójta o pracach w okresie między sesjami. 7. Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami, w tym sprawozdanie z pracy rady za rok 2017, sprawozdanie z pracy komisji stałych merytorycznych za rok 2017. Punkt 8. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie. Pierwsze. Przyjęcie programu ochrony środowiska dla gminy Jabłonna na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku. 9. Informacja wójta gminy Jabłonna na temat budowy przedszkola gminnego we wsi Chotomów. 10. Interpelacje, zapytania radnych. 11. Wolne wnioski, informacje. 12. Zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa chciałby zgłosić wnioski do dzisiejszego porządku obrad? Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan Arkadiusz Segula, następnie pan Marek Zieliński. Położyłem państwu, chciałbym wprowadzić uchwałę w sprawie zmiany uchwały XL 358 przez 2000 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 czerwca 2007 w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży z terenu gminy Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce. Jest tu pewna zmiana i chciałbym to, proszę Państwa, wprowadzić. W punkcie... Ja proponuję punkt 8, podpunkt 2. Proszę pan, nie ma sprawy. Bo to są uchwały. Czyli punkcie 8 jako podpunkt 2. Pan Marek Zieliński, bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym Komisja Rozwoju wnioskowała do urzędu, do pana wójta o przedstawienie informacji na sesję Rady Gminy Jabłonna w postaci załącznika graficznego ścieżek rowerowych mających być wykonanych w pierwszym etapie dofinansowania po wszystkich obecnych zmianach stan na dzień dzisiejszy. I prosiłbym o ujęcie tego punktu jako punkt 9 porządku obrad. Dziękuję bardzo. W punkcie, panie Marku? Czyli po punkcie, czyli zrobimy ten punkt jako punkt 9 i pozostałe punkty dobrze, kolejne, może, tak, kolejne dobrze, numery. Tak, czyli dobrze. 9, jeszcze raz proszę przypomnieć. 9a, jak ma brzmieć punkt, tak? Tak. Przedstawienie informacji i załącznika graficznego ścieżek rowerowych mających być wykonanych w pierwszym etapie dofinansowania. To będzie przed przedszkolem. A we przedszkole będzie punktem 10. No i pójdzie analogicznie dalej. Dziękuję. Wicewójt, proszę. W dwóch kwestiach, panie przewodniczący. Jedna to prosiłbym o informację, o której godzinie będzie punkt 9, teraz już 10. Informacja wójta gminy Jabłonna na temat budowy przedszkola gminnego we wsi Chotomów, ponieważ pan wójt teraz jest na konwencie samorządu powiatu legionowskiego, a bardzo chciałby być obecny przy tym punkcie. I poproszę o wprowadzenie dwóch uchwał do porządku obrad. Jakie uchwały? Bardzo proszę. Jeśli można, szanowni państwo, są dwie uchwały. Jedna uchwała to jest uchwała dotycząca stanowiska Rady Gminy Jabłonna w sprawie udzielenia odpowiedzi na, uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę złożyła pani Magdalena Lorenz i to jest państwa odpowiedź na tą skargę, ponieważ tak wymaga procedura państwa uchwały w tym zakresie. To jest jedna rzecz. Druga uchwała to jest uchwała o zmianę w budżecie Rady Gminy Jabłonna, uchwały numer 78 424 przez 217 z 27 grudnia. W związku z tym, że w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w związku z pewnym błędem, który w treści uchwały nastąpił, uchwały budżetowej, ponieważ nie znamy stanowiska jeszcze Regionalnej Izby Obrachunkowej, no ale wiemy z informacji telefonicznej, w którym miejscu ten błąd zaistniał, a z tego co wiemy, Regionalna Izba Obrachunkowa wyznaczyła termin do zmiany uchwały budżetowej do 26 lutego, a ponieważ sesja Rady Gminy jest przewidziana 28, więc terminu byśmy nie dotrzymali. Dlatego też prośba jest o przyjęcie tej uchwały w dniu dzisiejszym. Jeżeli chodzi o szczegóły bliższe, no to myślę, że pani skarbnik tutaj na pewno udzieli informacji państwu. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze ma wnioski do dzisiejszego porządku obrad? Bardzo proszę. Nie widzę, przechodzi. Ja chciałbym na ten temat jeszcze. No tak, 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 tak. Decyzja pana przewodniczącego, w którym punkcie te dwie uchwały? No jako punkt trzeci, podpunkt trzeci i czwarty w punkcie 8. Można? Proszę. W sprawie tej uchwały, w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu. Panie Arkadiuszu, to nie jest ten moment. Będziemy dyskutowali po wprowadzeniu do porządku. No ale jak wprowadzimy, to już wprowadzimy. A ja no to uważam, wprowadzimy było, i wtedy pan przedstawi informację. No ale to, no to jest tak punkt, tak, kiedy będziemy na ten temat dyskutować. Bo niestety na komisję nie, dobrze, ale to mamy punkty. Nikt nas nie poinformował. Dobrze, dobrze, dobrze. Ten punkt możemy przenieść, jak pan wójt przyjdzie po prostu. Pan znaczy ja to w stosunku do punkta, punktu informacja wójta nie jestem w stanie określić panu godziny. Nie mam takich możliwości. Nie, no to przełożymy do momentu, jak pan wójt się poczekamy na pana wójta i w tym momencie zawsze w każdej chwili możemy zmienić porządek obrad. Może pan wójt nas zechce zaszczycić swoją osobą i wówczas będziemy na ten temat dyskutowali. Niektóre punkty pan przewodniczący określał, w związku z tym tak orientacyjnie prosiłbym o taką informację, o której może być. Tak, proszę pana, ale o godzinie 10, o godzinie 11.
pierwszym części naszej sesji. Natomiast nie jestem w stanie określić, czy my zakończymy procedowanie uchwał o godzinie 12, czy o godzinie 16. Jeżeli będzie Pan sprawnie odpowiadał na wszystkie pytania radnych, sądzę, że zrobimy to bardzo szybko. Myślę, że tak, także, że ja będę musiał opuścić teraz sesję, ponieważ jest otwarcie przetargu dotyczącego przetargu na projektowanie sieci wodno-kanalizacyjnej i dołączę na pewno w kolejnych punktach. Proszę Pana, uczestniczy Pan w obradach od 3 lat. Doskonale Pan wie, że nie wiadomo, ile nam się czasu zejdzie z procedowaniem uchwał. Tym bardziej, że wprowadziliście Państwo kolejne 2 uchwały. Z tego jedna nie była konsultowana z żadną z komisji stałych Rady Gminy Jabłonka. Także dziękuję bardzo. Nie będziemy przeciągali tej dyskusji. Przechodzimy do głosowania wniosków zgłoszonych przez Państwa. Wniosek pierwszy Pana. Projekt uchwały, o który wnioskował wprowadzenie Pana Arkadiusz Sygyła dotyczący zmiany uchwały Rady Gminy z dnia 28 czerwca w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce. Kto z Państwa jest za tym wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała, o które wnioskowała Pani Sekretarz, czyli... A to za chwilkę, bo na razie robimy uchwały. Pani Sekretarz, czyli skarga w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w punkcie 8 jako punkt 3. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kolejny wniosek w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jabłonna z 27 grudnia 2017 roku, uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018. Byśmy ten projekt uchwały wprowadzili w punkcie 8 jako podpunkt 4. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kolejny wniosek. Wniosek Pana Radnego Marka Zielińskiego, Przewodniczącego Komisji Rozwoju, ażeby jako punkt 9 była informacja wójta w sprawie ścieżek rowerowych plus załącznik graficzny. Kto z Państwa jest za? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Czyli Panie Wicewójcie. Nie ma. Nie ma już wicewójta. Jest Pani Sekretarz. Wiecie Państwo, ja nie chcę się wypowiadać na ten temat, ale każdy z Państwa wyrobi sobie własny pogląd. Mamy wyrobiony, tak. Dziękuję bardzo. Chyba jesteśmy ciałem zbędnym w tej gminie jako ciało uchwałodawcze. Nie, przechodzimy do głosowania całego porządku obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad wraz z przegłosowanymi wnioskami? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę, Pan Arkadiusz Cygoła. Panie Przewodniczący, ja tylko chciałbym do kolegów zaapelować. Komisja Oświaty nie ma nikogo. Komisja wczoraj Rozwoju jest i nie ma. Dzisiaj sesja jest i nie ma. To chciałbym Państwu pokazać, że my praktycznie nie mamy możliwości rozmowy z Panem Wójtem, który tylko do nas już teraz pisze. Dziękuję. Proszę, w zaistniałej sytuacji tak naprawdę będziemy przerwać dzisiejsze obrady. No nie ma najbardziej kompetentnych osób, które są zapraszane. No i oczekujemy, mieszkańcy oczekują ich, no ich obecności. Szanowny Panie Przewodniczący, no pan, to jest Pana decyzja. Pan prowadzi porządek obrad, Pan prowadzi obrady, więc Pan decyduje. Tak, dlatego zarządzam 2 minuty przerwy. Dziękuję.